30 lat temu świat wiedział śladowo o niepełnosprawności. Najprostszy zespół, na przykład mózgowe porażenie dziecięce, był zespołem, który dla pediatrów nie był taki oczywisty. Najważniejszą, jak gdyby, moją aktywnością to jest takie mądre zajmowanie się własnym synem. To znaczy, ponieważ mój syn jest niepełnosprawny i to w najwyższym stopniu, dla mnie było naturalne, że Piotrek musi mieć kolegów, on zresztą się do nich garnął. I w naturalny sposób, jak gdyby, wymyśliliśmy, że trzeba taki klubik dla dzieci z i sprawnych, i niesprawnych zorganizować. Zaczynem fundacji była ta świetlica integracyjna. Piotrek rósł, trzeba było szkoły, więc założyliśmy szkołę. Potem Piotrek skończył szkołę podstawową. Tutaj oczywiście w tej szkole podstawowej był asystent, czyli były te warunki, które teraz już są normalne i są sprawą oczywistą, wtedy to była nowość. I była już komunikacja alternatywna, bo wiadomo było, że Piotrek nie mówi, że musi być jakiś sposób na to. Czyli jak gdyby zaczęliśmy pewną również metodykę takiej szkoły dla osób z głęboką niepełnosprawnością budować. No i potem Piotrek, jak skończył szkołę podstawową, okazało się, że ma możliwości, to trzeba było ciąg dalszy edukacji organizować, więc założyliśmy gimnazjum dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ale z normą intelektualną. To znowu było dawno temu. Gdyby to było dzisiaj, to najprawdopodobniej pani Monika Królak by wymyśliła jakiś sposób komunikowania, tak jak teraz Piotrek się tabletem porozumiewa i być może mógłby się dalej edukować, ale wtedy Piotrek posługiwał się znakami albo tablicą literową. Ja chcę jeszcze chmury, popatrz. Jeszcze chmury. Jeszcze chcę chmury. Słyszysz? Słyszysz? Gdzie są chmury? Jestem logopedą, co nie oznacza, że uczę dzieci mówić werbalnie. Jednocześnie jestem terapeutą AC. Tym terapeutą się stałam głównie przez to, że przyszłam do tej placówki i zaczęłam pracować AC na bardzo różnym poziomie. Zarówno z osobami, które miały Blisa, zarówno z dziećmi, które miały znaki przestrzenne, z dziećmi, które miały bogate albo ubogie książki komunikacyjne, a nawet miały tablice literowe, na których pisały. AC to jest skrót, który w języku angielskim oznacza Alternative and Augmentative Communication, czyli komunikację alternatywną i wspomagającą. Najprościej mówiąc, jest to szansa dla osób, które nie mówią, czyli szansa i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, którzy nie będą mieli takiej umiejętności albo ją stracili, żeby porozumiewać się z otoczeniem. AAC to nie tylko obrazki, czyli znaki graficzne. AAC to też gest. AAC to też zdjęcia. AAC to tablice literowe. AAC to wszelkiego rodzaju formy, które pozwalają na to, żeby zaszła relacja między jedną osobą a drugą, relacja nadawania, odbierania informacji. Mogą być to piktogramy, które są stosowane u nas w szkole, to są czarno-białe obrazki. Mogą być to PCS-y, które też są u nas w szkole, kolorowe obrazki. W Polsce stosuje się oczywiście język migowy, stosuje się symbole Blisa, które są bardzo trudne, przynajmniej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dlatego u nas ich nie ma. Stosuje się też już w tym momencie program Movic, program Widget, Makaton, który jest gestem i obrazem. I z takich najpopularniejszych systemów w Polsce to chyba tylko tyle. AAC jest oczywiście szansą, żeby porozumiewać się z otoczeniem, ale trwa to długo. W związku z tym pokazywanie obrazka, patrzenie przez drugiego rozmówcę na obrazek, odczytywanie tego podpisu, bo oczywiście my nie znamy tych obrazków, więc musimy odczytywać jeszcze podpisy często, trwa na tyle długo i na tyle jest nużące, że często nawet rodzina AC-owców nie korzystają z tego. A tablety, komunikatory i taka wysoka technologia daje taką możliwość
żeby wyjść do sklepu, kupić bilety do kina, porozmawiać z kimś w kawiarni, czyli druga osoba po prostu słyszy głos, ale jest to głos sztuczny, no bo z tabletu czy z innego syntezatora mowy. Jaki lubisz owoce? Jakie lubisz owoce? Lubię banana. Czyli dziecko, posiadając telefon komórkowy, może pójść do sklepu, zrobić zakupy na śniadanie. Co robimy zresztą? Może wystąpić na jakiejś uroczystości, apelu i powiedzieć wierszy, zaśpiewać piosenkę, poprowadzić konferencjerkę. To jakby takie możliwości tej wysokiej technologii, która teraz jest na tyle dostępna, że stać nas, stać rodziców, stać całe rodziny, żeby coś takiego się pojawiło. AC funkcjonuje na bardzo różnym poziomie, ale AC da się wprowadzić na każdym poziomie. Nasze dzieci, te, które funkcjonują dosyć nisko, mogą pracować na prostych sytuacjach typu zmysły. Pracują na przedmiotach, na tym, żeby nadawać od siebie w inny sposób niż tylko płacząc albo się śmiejąc. Stosujemy różne techniki związane ze znakami przestrzennymi, czyli na znaku pojawia się przedmiot, czyli but przyklejony do znaku but oznacza spacer. Świecie, szczególnie w wypadku dzieci autystycznych i nie mieć potrzeby tego, żeby się komunikować ze światem. W tym wypadku nasza rola polega na tym, żeby uświadomić ich, że ten świat jest do przyjęcia, jest fajny, warto w nim być. W związku z tym docieramy. Docieramy przez różne poziomy, w zależności od tego, w jakim poziomie są dzieci. Czyli poprzez dotyk, tak, nawet program komunikacji Knila. Docieramy przez obraz, docieramy przez zwykłą rozmowę. Terapia biofeedback to jest terapia, która jak gdyby w zamyśle korzysta z informacji zwrotnej płynącej z ciała. Bo człowiek ma swój obraz bioelektryczny. I ten obraz jest umiejscowiony w mózgu, w korze mózgowej. I poprzez narzędzie, które się nazywa EEG, my widzimy, które obszary są zaburzone, gdzie częstotliwość fal jest podwyższona, gdzie obniżona. I możemy treningami, które wzmacniają lub też hamują, formatować tą pracę mózgu. Czyli integrować wszystkie obszary i sprawiać, że to w sposób poprawny funkcjonuje. Wierzę w to mocno, że nawet dziecko, które ma głęboką niepełnosprawność intelektualną, może coś powiedzieć od siebie. Nawet jeżeli to non-stop będzie daj mi jabłko, chcę słuchać muzyki, to i tak to jest nadawanie od siebie. Bogata książka komunikacyjna, czy tablet, czy pojedyncze znaki pozwalają naszym dzieciom być jednostkami odrębnymi, w jakiś sposób odrębnymi, czy od rodziców, opiekunów, czy nawet od nauczycieli, czy rówieśników, które pomagają im zaistnieć w społeczeństwie jako jednostki, która ma potrzeby. Wszystkie nasze działania są nakierowane głównie na integrację i dzieci między sobą tutaj w szkole, ale też integrację z środowiskiem i z otoczeniem. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby AAC nie było czymś, co jest istniejące sobie w danym zamkniętym budynku, tylko żeby AAC było czymś, co rzeczywiście daje szansę komunikowania się. Komunikujemy się nie tylko w szkole między sobą, ale komunikujemy się idąc do jakiejś pracy, idąc do sklepu, idąc do kina, idąc do teatru. W związku z tym naszym celem, takim dalekosiężnym, który cały czas realizujemy, jest to, żeby oswajać świat, Polskę, Warszawę,
nasze najbliższe okolice. Z tym, że można mówić za pomocą gestu, można mówić za pomocą obrazka, można powiedzieć coś za pomocą tabletu, można powiedzieć coś za pomocą telefonu. I takich osób też trzeba słuchać. Bo to, że nie mówię, nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia.